Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wysłuchała informacji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej na temat sytuacji w związku. Na wstępie przewodniczący komisji, poseł Ireneusz Raś, przedstawił powody, dla których zostało zwołane w trybie pilnym posiedzenie komisji, podkreślając, iż sprawa podejrzeń o korupcję w PZPN jest na tyle niepokojąca i nagłośniona przez media, że Sejm powinien otrzymać informacje na temat sytuacji w związku oraz wyjaśnienia w sprawach niepokojących posłów. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ryszard Stachurski poinformował, że minister Joanna Mucha złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z opublikowanymi nagraniami i oczekuje na wyniki postępowania. Prezes PZPN Grzegorz Lato przedstawił przebieg posiedzenia zarządu PZPN-u w dniu 30 listopada, informując o okolicznościach odwołania sekretarza generalnego związku Zdzisława Kręciny i sytuacji w PZPN. W głosowaniu komisja uchwaliła dezyderat przedstawiony przez posła Andrzeja Biernata wraz z autopoprawką skierowany do ministra sportu i turystyki w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia możliwych nieprawidłowości w Polskim Związku Piłki Nożnej.